Najważniejsze informacje, najciekawsze rozmowy, interesujące opinie. Niezawodnie Przegląd Koniński i widzisz więcej. Dzień dobry, nazywam się Adam Kosiniak. Znajduję się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie. Pod okiem pani Jolanty Knapkiewicz będziemy piec pączki. Przepis jest od mojej babci. Pączki są bardzo znane w Kazimierzu Biskupi, zapraszamy do swojego pieczenia. Pracę zaczynamy od przesienia mąki. Przygotowujemy sobie potrzebne składniki, mąkę, olej, cukier, jajka, żeby wszystko przesypać później do jednej miski i to wszystko razem połączyć. Później ubijamy tak zwany kogel mogel, czyli 3 jajka, 7 żółte. Następnie sporządzamy rozczyn. Rozczyn jest robiony z drożdży, z ciepłego mleka oraz niedużej ilości cukru. Mleko nie może być za gorące, ponieważ drożdże mogą się zaparzyć. Następnie rozczyn odstawiamy do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu rozczynu dodajemy go do przesianej mąki, delikatnie mieszając. Następnie dodajemy ubite żółtka z cukrem i mieszamy to wszystko razem. Następnie dodajemy pół szklanki oleju, pół łyżeczki soli. Gdy ciasto wyrośnie, kładziemy je na stolnicy, wałkując i formując pączki. Pączki mogą być z marmoladą lub z czekoladą, zależy kto co lubi. Pieczemy na głębokim tłuszczu, dobrze rozgrzanym, około 2 minut na jedną stronę, na bieżąco przewracanym.